Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na siódmy już piknik prawicy. To wielka radość spotkać się z ludźmi, którzy troszczą się o Polskę już siódmy raz. No a tym większa niespodzianka, że zaprosiliście Państwo na piknik prawicy człowieka, który w swoim życiorysie miał próbę odtwarzania Polskiej Partii Socjalistycznej w 1987 roku. Miałem zaszczyt być jej rzecznikiem, a polityki uczyłem się od Jana Józefa Lipskiego i Lilii Ciołkosz. Tak się złożyło. Wspominam o tym nie po to, żeby Państwa tu epatować moim życiorysem, tylko żeby wskazać na pewną umowność tych etykietek politycznych, którymi się posługujemy. Wszelkie pojęcia, z których mnie uczono na zajęciach z zakresu doktryny państwa i prawa, no dzisiaj brzmią jak inwektywa, tak? Zarówno słowo liberał, jak i socjalista jest używane właśnie jako inwektywa i tak naprawdę nie oddaje tego pierwotnego sensu tych słów. Wspominam o PPS-ie i próbie reaktywacji tej partii z jeszcze jednego powodu, mianowicie żeby pokazać Państwu, czy zwrócić uwagę na to, że no, było wiele takich prób i nadal je obserwujemy, jak gdyby reaktywacji przedwojennych struktur politycznych, tak? Mamy ostatnio bardzo modne takie, czy mocną próbę stworzenia endecji, stworzenia ruchów właśnie w dawnych przedwojennych kostiumach. Ja to traktuję właśnie, podkreślam słowo kostium, bo dlaczego te wszystkie próby spełzły na niczym, bo na przykład Józef Piłsudski też nie ubierał swoich legionistów w jakieś kostiumy szwoleżerów gwardii, tylko zupełnie inne mundury już im uszył, bo świat idzie naprzód i trzeba patrzeć na realne problemy dzisiejsze i tylko dzięki temu stronnictwo polityczne ma szansę w ogóle istnieć. Ja z zaskoczeniem obserwuję taką sytuację, kiedy właśnie atakowana jest bardzo gwałtownie ta tradycja narodowa w Polsce. Ja uważam, że ta tradycja narodowa, jej dobre imię wymaga obrony. Ja wielokrotnie w mediach bywałem w takiej sytuacji, kiedy stawałem w obronie tej tradycji, bo uważam, że musimy czerpać ze wszystkich dobrych, ze wszystkich tradycji niepodległościowych, które budują nasze państwo. Nie wolno ich poniewierać, nie wolno ich spotwarzać, a polski ruch narodowy jest spotwarzany, co nie oznacza, że uznaje sensowności budowy jakby politycznej siły w dawnych kostiumach właśnie jak ONR-u czy Stronnictwa Narodowego, bo to wychodzi w efekcie grupa rekonstrukcyjna, a nie stronnictwo polityczne. I wracając do PPS-u, to no właśnie nie kto inny, tylko Jarosław i wtedy Lech Kaczyński na początku lat 90. jeszcze dostrzegli, że tak zwany proletariat, mówiąc językiem sprzed 100 lat, to dzisiaj jest między innymi w klubach Gazety Polskiej. Znaczy, to są ludzie, którzy są w opresji, którym odbierane jest państwo, którym odbierana jest wolność, którym odbierana jest wolność również wyznawania własnej religii.
I w tym napięciu twórcy, czy liderzy dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości dostrzegli jakby zasadnicze napięcie polityczne, które istnieje rzeczywiście w Polsce. I jeszcze słowo o PPS-ie, bo ten PPS był takim fenomenem połączenia dwóch, syntezy dwóch elementów, to dziś mianowicie niepodległości, czyli budowy własnego suwerennego państwa, socjalizmem, dzisiaj byśmy powiedzieli solidarnością, tak? I taka synteza tych dwóch elementów dawała 100 lat temu Józefowi Piłsudskiemu, 30 lat temu twórcom Solidarności, NSZZ Solidarność, moc sprawczą, tak? Znaczy, że dawała tę siłę, która mogła, która pozwalała przeciwstawić się rozkładowi państwa, atakowi na cywilizację, bo tak to należy nazwać, cywilizację rozumianą znowu jako syntezę greckiej filozofii, rzymskiego prawa i chrześcijaństwa. Bo z takim zjawiskiem mamy do czynienia, ataku na te nasze najbardziej podstawowe przecież prawa, wartości, i nasze dobra, tak? Bo bez, patrzę na pana Krzysztofa Karonia, bez własnego państwa rozważania o granicach wolności pozostają najzupełniej teoretyczne. Z zainteresowaniem, panie Krzysztofie, wysłuchałem pańskiego wykładu. Mam wrażenie, że się pan ze mną zgodzi, ale pan tego nie powiedział, że wolność polega również na przyjęciu pewnych ograniczeń, na przykład wynikających z dekalogu, tak? Czyli przyjęcia świata wartości, dzięki któremu jesteśmy naprawdę wolni, na przykład wolni od onanizmu, tak? bo to w sumie tym skutkuje. Od wczoraj słyszę takie pytanie, co zrobić, żeby te różne odłamy prawicy w Polsce jakby zaczęły działać w jednym kierunku. I myślę sobie, że takim przyczynkiem do takiego zdarzenia mogłoby być uznanie zarówno zagrożeń, które niewątpliwie nad Polską wiszą, jak i wielkich szans, bo możemy pozostać różni w swoich poglądach, ale te podstawowe rzeczy dla nas wszystkich, dla państwa polskiego, dla Polaków, no jakoś właśnie ten wózek powinniśmy w jednym kierunku ciągnąć. I wśród zagrożeń, no to oczywiście zagrożenie jest, postaram się zdefiniować w taki sposób, że w 2009 roku było spotkanie na Westerplatte, gdzie Władimir Putin przedstawił pani kanclerz Merkel taką oto ofertę takiego wielkiego dealu, wielkiej transakcji. Znaczy ta transakcja miałaby polegać na tym, że Rosja daje surowce, głównie węglowodory, a Niemcy, czytaj dzisiaj Unia Europejska, bo nikt nie ma chyba wątpliwości, że Europa i Unia Europejska dzisiaj staje się tak naprawdę wewnętrznym podwóreczkiem rządzonym z Berlina, mają dawać technologię. No i oczywiście wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński gwałtownie zaoponował. No, rok później już nie żył. I to jest to zagrożenie, które jawi się jako najbardziej
najgroźniejsze, tak? Zagrożenie, że wypełni się rosyjska doktryna zamieniająca czołgi na gaz. Nacisk nie jest już militarny wprost, tylko nacisk jest za pomocą surowców energetycznych prowadzone. Natomiast w tych zagrożeniach jest oczywiście ogromna szansa. O to, żeby o niej opowiedzieć, posłuszę się przykładem cesarza Napoleona Bonaparte. Nie chcę tutaj zaczynać dyskusji historycznej, tylko jakby zilustrować stan obecny przykładem sprzed 200 lat, bo Napoleon Bonaparte nazywał Polskę kluczem do sklepienia Europy. Sklepienia gotyckie były tak budowane, że jak się z nich wyciągnie ten element taki, on się nazywa zwornik, no to całe sklepienie upada. I nie kto inny, tylko właśnie no, z pewnością wybitny strateg, jakim był Napoleon Bonaparte, dostrzegł, że bez Polski, rozumianej oczywiście nie jako księstwo warszawskie w jego ówczesnych granicach, czy dzisiejsza Rzeczpospolita, tylko rozumianej właśnie jako pierwsza Rzeczpospolita, czyli pas wolności pomiędzy morzami, cała konstrukcja Europejskiego Ładu po prostu się wali, że ten pas wolności rozgraniczający świat wschodu od świata zachodu no jest niezbędnym balansem pozwalającym na utrzymanie pokoju w Europie. No i tak obserwowałem, myślę, dosyć bacznie sytuację, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i w pewnym momencie, a było to po agresji rosyjskiej na Ukrainę, ze zdumieniem zacząłem czytać na stronach internetowych amerykańskich think tanków, co zwłaszcza mam na myśli Instytut Stratford. To Państwo pewnie wiecie, że to jest taki niby prywatna fundacja, ale tak się składa, że tam wszyscy analitycy tej fundacji są byłymi oficerami Centralnej Agencji Wywiadowczej. To jest taki po prostu nieoficjalny głos Waszyngtonu, zawsze tak było i pewnie będzie. I otóż na tych stronach ze zdumieniem zacząłem czytać słowo międzymorze. I przyznam się szczerze, że pierwszym razem to 3 razy sprawdzałem tłumaczenie. Czy ja się, aby nie mam jakichś przewidzeń, czy coś mi się nie śni. No otóż nie. Amerykańscy analitycy po prostu dosyć otwarcie pisali o tym, że polityka resetu prowadzona przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę, no po prostu było jasne już w momencie agresji rosyjskiej na Ukrainę, poniosła kompletne fiasko, że taki kolejny Monachium, czyli ich pokój za naszą cenę, naszą polską cenę i krajów Europy tutaj środkowo-wschodniej, no prowadzi po prostu, tak jak pierwsze Monachium, prowadzi do wojny. No i Amerykanie zaczęli szukać trwałych rozwiązań w tej sprawie. No i dosyć szybko doszli do wniosku, że ten klucz do sklepienia Europy leży właśnie w Polsce. Bo te nasze tutaj mazowieckie i wielkopolskie równiny mają taki, czy chcemy, czy nie chcemy, ale mają taki charakter bardzo strategiczny, czy się chce zdobywać Moskwę czy Berlin, to tak czy inaczej trzeba przez Polskę przejść.
te ziemie były zresztą o strategiczne panowanie nad tymi ziemiami. No, toczyły się dwie wojny światowe i to jest wystarczający powód, żeby się zatroszczyć o trwałe rozwiązanie w tym regionie. To też troszkę przypomina, ja nie jestem szachistą, ale słyszałem, że w szachach jest taka teoria, że ten, kto panuje nad czterema polami na środku szachownicy, ten wygrywa partię. Więc troszkę podobnie jest z naszymi polskimi ziemiami. I w tym oczywiście kryje się ogromna szansa, bo pierwszy raz od 200 lat, czyli od czasu, kiedy na polskich ziemiach były po raz ostatni sojusznicze armie Napoleona Bonaparte, no, mamy następnych sojusznicze wojska, sojuszniczych żołnierzy w postaci brygady, ciężkiej brygady Stanów Zjednoczonych. To ma, jak już wspomniałem, powiązanie również z energetyką, bo nie ma bezpieczeństwa tylko, znaczy bezpieczeństwo nie jest wyłącznie w wymiarze militarnym, nie można być bezpiecznym, o właśnie, tylko z tyłu czy tylko z przodu, albo się jest bezpiecznym, albo się nie jest bezpiecznym w ogóle. I ten monopol rosyjski na dostawę gazu, rosyjsko-niemiecki, tak, realizowany przez gazociąg Nord Stream 2, no, może zostać przełamany dzięki Stanom Zjednoczonym. Stany Zjednoczone do tej pory w ogóle nie eksportowały swoich gazu i nie dlatego, że nie mogły, tylko nie chciały. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o tym, żeby wydać koncesje eksportowe na dokładnie 180 milionów metrów sześciennych gazu, jakoś tak zupełnie przypadkiem pokrywa się z planami Gazpromu, który chce eksportować, w dużej mierze eksportuje, ale docelowo 170 milionów metrów sześciennych gazu. No a co to dla nas oznacza? No, oznacza, znaczy, dla nas i dla całego regionu Trójmorza, bo to już się w międzyczasie zrobił nieco inny format. Ja to rozumiem w taki sposób, że no, tak jak roślinie potrzebna jest do wzrostu woda i słońce, i jeszcze sole mineralne, ale sole mineralne to już sobie sami we własnym zakresie musimy zapewnić. Tak państwom do wzrostu potrzebne są głównie dwie rzeczy, znaczy bezpieczeństwo. I druga rzecz to jest tani surowiec, tania energia. To jest oczywiście szansa dla nas, tak? Znaczy stoimy w obliczu takiej możliwości, gdzie budowa, no właśnie, tego sojuszu Trójmorza wespół ze Stanami Zjednoczonymi może nam dać nowy ład na najbliższe, nie wiem, 200 lat. Ja porównywałem to do, może trochę na wyrost, ale myślę, że nie na wyrost, do nowej Unii Lubelskiej, że po prostu będziemy mogli przez najbliższe 200 lat w spokoju się rozwijać, o czym marzyliśmy przecież od dawna. No ale to jest szansa. My z tej szansy albo my z niej skorzystamy, albo nie damy rady, bo Amerykanie to też nie jest żaden dobry wujek, tylko Amerykanie mają taką doktrynę, że oni chętnie komuś pomogą, zwłaszcza jak im to przynosi korzyści polityczne, a tutaj przynosi i ekonomiczne również, no ale niczego nie zrobią zamiast Polski. No i teraz, żeby z tej szansy
w moim przypadku naprawdę bez przesady dziejowej, tak uważam, skorzystać, no to konieczne jest to, żebyśmy tutaj budowali państwo przy wszystkich różnicach i pomimo, panie pośle, zwracam się do pana posła Sanockiego, mimo ogromnych emocji, które we mnie wzbudziły pańskie słowa wypowiedziane przed chwilą, nie zgadzam się, zaraz się do tego odniosę, ale chciałem panu podziękować, że pan w czasie tego puczu grudniowego pan poszedł głosować. No dobrze. Chodzi o to, że wszyscy w tych wszystkich dyskusjach powinniśmy pamiętać o jednej, i to prawicę polską, bo prawicę to ja przez prawicę rozumiem ludzi prawych. Czy to jest... za chwileczkę. Że ludzie prawi powinni zdać sobie sprawę zarówno z zagrożeń, jak i szans i wziąć udział naprawdę w dziele budowy państwa, bo to państwo po prostu zastaliśmy w stanie strasznym, czego, panie pośle, najlepszym dowodem jest stan wymiaru sprawiedliwości. Ja do niedawna byłem czynnym prawnikiem i mógłbym państwu 2 tygodnie non-stop opowiadać tylko straszliwe historie tylko z tego, co ja widziałem na własne oczy. I tutaj, panie pośle, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, znaczy w tym dziele odbudowy państwa, to też trzeba mieć, zdać sobie sprawę, że są pewne rzeczy ważne i rzeczy ważniejsze, tak? I możemy dyskutować oczywiście o jakimś docelowym modelu wymiaru sprawiedliwości. Ja akurat pan poseł Sanocki użył mojego, znaczy konstrukcji, która jest moim ulubionym konikiem, znaczy ławy przysięgłych. Ja rzeczywiście uważam, że tej kaście sędziowskiej trzeba wyrwać najważniejszą decyzję procesową z ręki, a nie ma nic bardziej sprawiedliwego niż być sądzonym przez współobywateli po prostu. No ale każdy, jako prawnik wiem, że każda konstrukcja wymiaru sprawiedliwości ma swoje wady i zalety, a co ważniejsze, dzisiaj ważne jest to, żeby przerwać pewien stan obecny. Stan, w którym grupa celebrytów prawniczych, bardzo podkreślam słowo celebrytów w odróżnieniu od autorytetów, bo to nie są prawdziwe autorytety, bo jeżeli znany profesor, mogę zresztą wymienić nazwisko, profesor Zoll, pamiętam go sprzed kilku lat, jak z poważną miną i zmarszczonym nosem mówił o zjawisku korupcji politycznej, przestępstwie korupcji politycznej przy okazji tamtych taśm Renaty Beger wyreżyserowanych w TVN-ie i tak dalej. Znaczy, pan profesor mówi rzeczy, za które student drugiego roku powinien wylecieć z dwoją z egzaminu. I oczywiście nie mówi tego dlatego, że jest, nie wiem, jęty szałem, czy jest to no, po prostu niewykształcony, tylko mówi to, takie rzeczy, opowiada takie rzeczy dlatego, że ta cała kasta prawniczych celebrytów, u tej całej kasty kręgosłup bardzo trudno znaleźć nawet pod promieniami rentgena. I to jest sedno sprawy, bo ta kasta uzurpuje sobie i sprawuje tak naprawdę władzę, realną władzę orzeczniczą nad całością sądów, a poprzez to nad sytuacją w całym kraju, tak? Tutaj państwo na pewno znacie szereg orzeczeń już właśnie z samego Sądu Najwyższego, które no po prostu jeżą włos na głowie.
uniewinnienie, nie wiem, pani posłanki Sawickiej na podstawie przepisu, który nie istnieje w prawie polskim, bo który istnieje w amerykańskich filmach, bo to w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście istnieje taki przepis zabraniający korzystania z dowodu, który został uzyskany nielegalnie. W polskim prawie taki przepis nie istnieje. Dowód w sprawie można ukraść i tak samo będzie dowodem w sprawie. Tymczasem no, mieliśmy stan taki, takie orzeczenie, jakie mieliśmy. Czy orzeczenie pana sędziego Hofmańskiego przywołam, który stwierdził, że co prawda pan Jurczyk podpisał zobowiązanie do tajnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, co prawda otrzymywał za to pieniądze, to prawda szkodził, te jego donosy szkodziły, no ale tu uwaga, szkodziły mało. No, co to znaczy mało albo dużo? No oczywiście zawsze można powiedzieć, że coś było za mało albo za dużo i tego. To jest furtka pozwalająca stwierdzić, że w ogóle nie było w Polsce tajnych współpracowników, także wśród sędziów, bo to 5 października, tu zapowiedź małą pozwolę sobie uczynić, będzie promocja książki Maćka Marosza, znaczy to jest następna książka z serii Resortowe Dzieci, tym razem Resortowe Dzieci Sądy. I tam będę miał przyjemność parę słów powiedzieć, więc już państwu zapewne będzie niezły skandal. I stan obecny, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no układa się w taki sposób, że najpierw musimy po prostu, mówiąc Mickiewiczem, łeb urwać hydrze i to urwać raz, a skutecznie, bo inaczej się odrodzi. Mówienie, że te proponowane przez ministra Ziobrę ustawy w jakimś tam stopniu nie odpowiadają estetycznym naszym zapotrzebowaniom, to jest wpisywanie się dokładnie w to samo, powtarzanie tego samego, co powtarza postkomunistyczna opozycja, czyli że zaraz do tego dojdę, czyli że no tak, reforma jest w ogóle potrzebna, bo temu się nie da zaprzeczyć, no ale jak wchodzimy w szczegóły, no to się tego faktycznie nie da zrobić. Panie pośle, trzeba to zrobić po prostu, bo codziennie tysiące ludzi są upokarzanych, obdzieranych z godności we wszystkich sądach w tym kraju, codziennie. I trzeba to zrobić po prostu w ich imieniu, bo to oni są podmiotem tej zmiany. To jest to, co pan niestety powiedział, panie pośle. Chciałbym to powiedzieć jak najłagodniej, ale bo jest taka narracja, tak, którą w TVN-ie głównie i w Gazecie Wyborczej słyszymy, że to właśnie minister będzie wydawał wyroki. Do tej narracji wykorzystuje się jeden jedyny przepis, co do którego ja też mam wątpliwości, żeby nie było wątpliwości. Mianowicie w przepisach przejściowych do tych ustaw był taki zapis, znaczy po pierwsze ta ustawa przewidywała wygaśnięcie kadencji wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, bo inaczej się tego nie da zrobić, trzeba po prostu kadrowo wymienić ten sąd. Ale na okres przejściowy, żeby w ogóle sąd jakiś najwyższy istniał, bo musi istnieć, bo musi rozstrzygać konkretne ludzkie sprawy, prokuratora generalnego, a w efekcie końcowym prezydenta na wniosek prokuratora generalnego wyposażono w takie uprawnienie do tego, żeby na ten okres przejściowy niektórym sędziom przedłużyć tę kadencję. Ja rozumiem przy całej krytyce tego przepisu, bo rzeczywiście tutaj można mieć zasadne wątpliwości, bo prokurator generalny, który przecież jest stroną w procesie, który decyduje o długości kadencji sędziów, no, to jest pewnego rodzaju zachwianie konstytucyjne i ja widzę tę wadę, ale po pierwsze to jest, trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest przepis, który miał być użyty raz, bo kolejny Sąd Najwyższy
byłby wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa, nie przez ministra sprawiedliwości. Także to, ten przykład reformy wymiaru sprawiedliwości, tego przykładu chciałbym użyć tylko jako ilustracji stanu państwa, bo przecież te sądy to jest element polskiego państwa. I rządzące ugrupowanie, tak chętnie krytykowane, jest, trzeba to zauważyć, jest wobec, stoi wobec konieczności naprawiania roweru, w którym rozkręcono wszystkie śrubki, a na którym jednocześnie musimy jechać. Bo to, tak, taka jest praktyczna strona zagadnienia. I kończąc już, no, chciałem zakończyć właśnie takim apelem, że żebyśmy w tych, bo z jednej strony spór jest czymś naprawdę bardzo ważnym, tak, i bardzo pożytecznym. Trzeba się spierać, trzeba, bo tylko ze sporu wynika i może wyniknąć jakaś nowa jakość. Ale żebyśmy w tych sporach nie zapominali o perspektywie, o tym, gdzie możemy być za chwilę, gdzie możemy być, jeżeli nam się nie uda. Bo jak się nam nie uda, to po prostu nie będzie nic, moim zdaniem. Znaczy, że granie takie, ja to widzę w wielu koncepcjach politycznych poza Prawem i Sprawiedliwością, koncepcjach publicystycznych, granie na to, że na upadek Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę igraniem z ogniem, bo Prawo i Sprawiedliwość jest po prostu jedyną realną siłą, czy się komu podoba, czy nie, która może w Polsce coś zmienić. Z całym szacunkiem, nie zmieni tego Rafał Ziemkiewicz z Pawłem Kukizem, nie ma takiej możliwości, po prostu, nawet jeszcze z panem prezydentem. Natomiast czy to znaczy, że ta paleta polityczna czy ugrupowanie Pawła Kukiza, działalność pana posła Sanockiego jest w Polsce niepotrzebna? Tego absolutnie nie powiedziałem. Tylko ja marzyłem o tym i dalej marzę, żeby ta prawica niepisowska, jakby to nazwać, była tym czynnikiem, która mobilizuje ugrupowanie rządzące do jeszcze głębszych zmian, do jeszcze szybszych zmian, żeby była takim, używając analogii węgierskiej, takim Jobbikiem węgierskim, tak? Czyli partią, która krytykuje ugrupowanie rządzące z prawej strony. Natomiast często spotykam się z taką postawą, która troszkę plącze, znaczy wiąże nogi, tak? Znaczy nie pozwala ugrupowaniu rządzącemu pójść szybciej do przodu, bo to jednak głos opozycyjny, ale właśnie mobilizujący jest niesłychanie cenny. Niesłychanie cenny, panie pośle. No a tego głosu często, powiem szczerze, brakuje. I na tym chciałbym zakończyć. Dziękujemy panu redaktorowi. Teraz jest czas na pytania. Pan poseł Sanocki, proszę. Tak, zostałem wywołany tutaj, panie redaktorze. Ale z sympatią wielką i wielkim szacunkiem. Wzajemnie, ale sympatia do osoby nie znaczy, że podzielę poglądy pana redaktora i nawet stanowczo zaprotestuję.
Po pierwsze, zacznę od tego praktycznego, na koniec, które pan wygłosił, takie praktycznego przesłania, ponieważ nie ma nic innego, to jest PiS, musimy akceptować wszystko, co PiS robi, bo tak należy to odczytać. Nigdy. Never. Never. Nic takiego nie powiedział. Tak pan powiedział, proszę pana, to jest przesłanie. Nie ma alternatywy. PiS musimy... Trzeba, miejcie uszy, słuchajcie dobrze, co redaktor mówi, bo to jest, że tak powiem, fachowiec. Fachowiec. Proszę państwa, panie redaktorze, są elementarne zasady przeprowadzania zmian znane. My nie musimy, w Polsce ciągle odkrywamy Amerykę na nowo. Przede wszystkim wymyślono demokrację, parlament, w którym jest 460 posłów, których każdy ma coś do powiedzenia. Republikanizm opiera się na tym, że jest nie jakaś reprezentacja narodu i jakiś dialog tam trwa. Tymczasem ustawy pana Ziobry, po pierwsze, były przygotowane bez żadnej konsultacji z kimkolwiek, z kimkolwiek. Po drugie, posłowie PiS-u o nich nie wiedzieli. We wtorek się zaczynał Sejm, w poniedziałek wieczorem dostał prezydent i posłowie PiS-u przepychali, nie znając kompletnie tych ustaw, nie znając. Przepraszam, panie, myślę, ja mam trochę niewyparzony język, ale ja powiem tak. Nie traktuje się posłów jak dworcowe prostytutki. Nie traktuje się społeczeństwa przedmiotowo. Nieprawdą jest, co pan powiedział, że poszkodowani są podmiotem. Nie są. Nie zapytano nikogo z poszkodowanych o zdanie. Teraz Ziobro i pani premier robią fikcyjne spotkanie wybranych paru ludzi po to, żeby stworzyć wrażenie, że właśnie są. Nie są. I szanujmy prawdę, stan faktyczny. Stan faktyczny był taki. W nosie mieli te nasze dwie konferencje, o których mówiłem, są materiały, można zobaczyć, raporty. W nosie mieli wszystkie propozycje, któreśmy zrobili. Zrobili po swojemu, z wyraźnym celem, bo też nieprawdą jest, że te propozycje, jeśli zostaną wprowadzone w życie, pana Ziobro, zmienią orzecznictwo sądów. Nie zmienią, bo prezes nie ma wpływu na orzekanie w sądzie. Nie ma. Sędzia jest niezawisły. I jak ten sędzia pozostanie dalej sędzią, to będzie sobie orzekał, jak będzie chciał i prezes nie ma, pan jako prawnik doskonale o tym wie. To jest tylko sposób na to, że pan Ziobro mógł obsadzić swoimi ludźmi spolegliwymi stanowiska prezesów sądów i dyrektorów sądów. Sprzeczne jest to, panie redaktorze, z podstawową zasadą jakąś organizacyjną, że na przykład dyrektora administracyjnego sądu będzie minister i prezesa. No jeśli już miałby minister, to proszę, zgodzę się, niech prezesa sądu wybiera minister, ale niech ten prezes sam wybierze dyrektora administracyjnego, bo musi być jakaś jednolitość kierownictwa, to jest zasada organizacji pracy. Zaraz, polemizuję z tym, co mówi pan redaktor i pytanie, zadam pytanie. Proszę pana. Panie redaktorze, i dlatego proszę nie wprowadzać w błąd... Proszę, panie redaktorze, przy całym szacunku mojej sympatii do pana, PiS nie chce słyszeć żadnego głosu. Przecież pan doskonale o tym wie. Nie bierze pod uwagę żadnej opinii. Nie ma nawet od swoich posłów. A co pan dopiero wymaga od opozycji tej rzekomo prawicowej? No nie ma takiej opcji, żebyśmy mogli być, no panie, coś panu podpowiemy. Nie. Nie ma takiej. I proszę pana, i niestety to jest sposób na to, jak zepsuć reformy, bo te zmiany są konieczne, dalej idące, jestem zdecydowanie za dalej idącymi zmianami. Nie ma przeszkód konstytucyjnych, żeby wprowadzić dzisiaj ławę przysięgłych, doskonale pan o tym wie. Nie ma. Nie ma przeszkód, są przeszkody konstytucyjne, byłyby dla sędziego pokoju. Są praktyczne przeszkody. Jakie? Praktyczne. No praktyczne takie, że należałoby kodeksy zmienić, KPK i inne, natomiast praktycznych innych nie ma. Konstytucyjnych nie ma przeszkód. Dlaczego tego nie robimy? Dlaczego nie oddajemy kontroli społecznej, tylko po swojemu robimy? Nie zgadzam się, niestety, przepraszam, ale w paru miejscach wprowadził pan w błąd i ponieważ nie ma żadnego zainteresowania ze strony PiS-u, wręcz poseł PiS-u, bardzo sensowny, porządny, powiedział mi, Ministerstwo Sprawiedliwości zostało oddane Solidarnej Polsce i robią, co chcą. Kłamie pan. Polityk kłamie, jak musiał ustawić. Nie, znaczy tutaj dwie rzeczy jednak trzeba powiedzieć. Mianowicie po pierwsze, ja sam w telewizji publicznej, w programie chyba minęła 20, mówiłem naprost do kamery i krytykowałem
Prawa i Sprawiedliwości za sposób komunikowania tej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo o ile samą konieczność, o samej konieczności przeprowadzenia tej reformy, to ja się sam nagadałem tyle, że mnie gardło boli. Natomiast o tym, co tam jest w środku tych ustaw, to już właśnie nie wie nikt. I to właśnie to jest błąd, który pozwala rozwijać tego typu narrację, no, że właśnie minister będzie wydawał wyroki, albo panie pośle, że będzie minister obsadzał sędziami z PiS-u sądy. No niech mi ktoś pokaże jednego sędziego z PiS-u, bo ja mam wrażenie, że my rozmawiamy o jakimś różowym jednorożcu. Nie ma takiego zwierzęcia w przyrodzie jak sędzia z PiS-u. To po pierwsze. Natomiast pan poseł w swojej wcześniejszej wypowiedzi i teraz też mówił o potrzebie takiej długotrwałej debaty na temat treści tych ustaw reformujących sądownictwo i co do zasady ja oczywiście się zgadzam, tylko że no znowu trzeba zobaczyć, rozejrzeć się dookoła, gdzie my żyjemy, tak? Znaczy długotrwała debata oznaczałoby to, że pucz, czyli próba obalenia demokratycznego ładu w Polsce trwałby nie tam tydzień czy dwa, tylko by trwał pół roku, bo to taki mielibyśmy skutek. Jak pogodzić te dwie wartości, to jest oczywiście, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, natomiast trzeba zauważać, że no sytuacja jest taka, jaka jest. Gdyby nie betonowa opozycja, gdyby nie opozycja, która za niemieckie i rosyjskie pieniądze chce nam tutaj zmienić władzę, obalić demokratycznie wybrane władze, to moglibyśmy sobie rozważać modele wymiaru sprawiedliwości. Sam byłbym za tym, żeby to robić długo, bardzo dokładnie, każdemu dać głos. Natomiast no, nie możemy zapominać, że jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Czy są jeszcze? Zapraszam panią tutaj do przodu. Elżbieta Majchrzak. Panie redaktorze, nie wiem, czy pana dobrze zrozumiałam, proszę mnie skorygować, jeżeli źle, bo z pana wypowiedzi zrozumiałam, że ważna jest bardzo i to prawie, że natychmiast wymiana kadr, wymiana ludzi w sądach, prawda? Mnie się z kolei wydaje, że najważniejsze jest dobre stanowienie prawa, dlatego że, powiem taki króciutki jak gdyby przykład, że po prostu jeżeli znamy prawo budowlane i przychodzi urzędnik z nadzoru budowlanego, to czy to przyjdzie pan Kowalski, czy to przyjdzie pan Kwiatkowski, to musi jasno stwierdzić, że 3 metry od granicy działki nie możemy się budować, prawda? W związku z tym tak, żeby tam sąsiadowi nie szkodzić. W związku z tym ja uważam, że najważniejsze jest dobre stanowienie przepisów prawa, żeby każdy z obywateli Polski, który znajdzie się na stanowisku sędziego, mógł wydać wyrok taki, jak stanowi prawo, żeby tutaj wyeliminować dowolność, lubienie kogoś, czy jakieś względy polityczne, prawda? Czyli nie osoby, a prawo. Co do zasady oczywiście zgoda. Ja bym chciał podkreślić jedną rzecz, że te trzy ustawy, o których mówimy, zmiana w Sądzie Najwyższym i w KRS-ie w szczególności, ale także ustawa o ustroju sądów powszechnych są dopiero początkiem budowania wymiaru sprawiedliwości, którego w tej chwili nie ma. Te ustawy po pierwsze przywracają zasadę właśnie trójpodziału władzy. Bo panie pośle, jeszcze o tym zapomniałem się odnieść, zarządzanie sądami i administracja sądami to nie jest, trzeba odróżnić zarządzanie sądami od władzy sądowniczej, czyli wydawania wyroków.
I tutaj, właśnie, patologia polegała na tym, że sądy jednocześnie były władzą wydającą, sądowniczą i jednocześnie zajmowały się zarządzaniem i administracją własnego aparatu. No tutaj przykład sądu apelacyjnego w Krakowie jest aż nadto wymowny. Natomiast odpowiadając pani, która zadawała pytania, no to owszem, to jest dopiero początek zmian w prawie, które są konieczne, to trzeba podkreślić. Trzeba zmienić, nie wiem, na przykład sprawę wysokości wpisów sądowych, bo te 5% bardzo często jest barierą dostępu do sprawiedliwości. Trzeba wiele rzeczy dostępu do darmowej pomocy prawnej. Ja sam byłem świadkiem, bo zajmowałem się przypadkiem tego pana, który był niepełnosprawny umysłowo. Sędzia miał dokumenty o tym świadczące na stole i ten sędzia odmówił osobie niepełnosprawnej umysłowo dostępu do przyznania pełnomocnika z urzędu. No to dla kogo są pełnomocnicy z urzędu, jak nie dla osoby, która nie może się sama bronić przed sądem, a to, że ktoś jest, no nie, państwo przecież nie, wiecie, że ktoś jest niepełnosprawny umysłowo, to nie znaczy, że ma mieć mniej prawa przed sądem. Ten sędzia, który odmówił temu biednemu człowiekowi właśnie przyznania pełnomocnika z urzędu, on nie złamał prawa. On się poruszał w ramach prawa. Nie można mu postawić zarzutu żadnego karnego czy jakiegoś dyscyplinarnego. On jest po prostu łobuzem. On jest po prostu łobuzem i nie powinien wykonywać takiego zawodu. I tacy ludzie po prostu muszą z sądownictwa odejść, bo tu żadne przepisy nie pomogą. Co wspólnego ze stanowieniem lub wykonywaniem prawa miało, znacie państwo, sprawę warszawskiej reprywatyzacji tak zwanej? Przecież to ona się dokonywała pod okiem sądów. Pod okiem sądów. I to sądy ustanawiały kuratorów, fikcyjnych oczywiście, dla osób, które miały po 140 lat. Tak? I tutaj żadne prawo nic nie zmieni. No, po prostu to nie jest kwestia reprywatyzacji, nie jest kwestia prawa, tylko złodziejstwa lub braku złodziejstwa zwyczajnie. Nie kraść można w każdym stanie prawnym, zapewniam. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana redaktora? Ponawiam swoje pytanie. Zapraszam. Moje nazwisko Krzysztof Łopatowski, Partia Wolność, Lubuskie, województwo lubuskie. Proszę pana, ja mam takie pytanie do pana. Często PiS powołuje się na tego bliżej nieokreślonego suwerena, na tego, kto w demokratyczny sposób dopuścił go do władzy. Słyszymy to bardzo często. Dlaczego nie chcecie zrobić takiej reformy, żeby ów suweren wybierał sędziów? Przecież sędziowie mogą być tak samo wybrani przez ludzi w wyborach, jak są wybierani posłowie. To jest jedno moje pytanie, dlaczego w ten sposób ta reforma nie idzie. I drugie moje pytanie, co pan sądzi o tym, że pan prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce praktycznie, ja posłużę się pewnym uproszczeniem, przejąć sądownictwo dyscyplinarne. Jeżeli obsadzi swoimi ludźmi sądy, czyli swoimi prezesami, wiceprezesami, dyrektorami, i zwiększy sprawozdawczość, bo to wynika bezpośrednio z tego pakietu ustaw, zwiększy nadzór nad samym prowadzeniem spraw, nad sędziami, którzy to wykonują, to czy pan myśli, że to nie będzie miało wpływu na niezawisłość sędziowską, na to, żeby sędzia nie chciał orzekać tak, jak będzie życzył sobie tego jego prezes,
i minister sprawiedliwości? I z tym pytaniem pana zostawię. Zaczynając od odpowiedzi na drugie pytanie, znaczy po pierwsze, no, z przykrością stwierdzam, że szanowny pan powiela takie kalki językowe, o jednej już mówiłem, tak? No, nie istnieje takie zwierzę jak pisowski sędzia. Proszę mi pokazać jednego sędziego, który należy do PiS-u. Po drugie, nadzór, może pan nie wie, ale wszelki wpływ właśnie prezesów sądów na treść orzeczenia, bo sędzia, proszę państwa, musi być niezawisły kiedy? Co to jest niezawisłość sędziego? No niezawisłość polega na tym, że sędzia jest w momencie orzekania pozbawiony wszelkich wpływów na treść tego, co na treść swojej decyzji. No i ten mechanizm wszedł, znaczy inaczej, patologia właśnie w systemie minionym polegała na tym, że prezes sądu czy przewodniczący wydziału mógł wyznaczyć do konkretnej sprawy konkretnego sędziego. No i wystarczyło, że wyznaczył sędziego Łączewskiego do sprawy Mariusza Kamińskiego, no i mamy cyrk na kółkach i tak naprawdę, przepraszam, źle się wyraziłem, mamy hańbę polskiego wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ten mechanizm właśnie wpływu na decyzje orzecznicze został zlikwidowany. Sędziowie bez żadnego wyjątku mają być przydzielani do konkretnej sprawy za pomocą losowania. Dzisiaj prezes sądu czy przewodniczący wydziału nie będzie miał wpływu na treść orzeczenia, bo nie będzie miał wpływu na osobę sędziego. Sędziego nie będzie można zmienić w trakcie postępowania. Więc to... Ale uspokójmy. Szanowni Państwo, ale proszę o zachowanie pewnego porządku. Każdy ma możliwość zadania pytania i nie rozkojarzajmy naszych prelegentów. To jest jedna rzecz, znaczy dyskutujmy, ale jednak opierajmy się na, znaczy dyskutujmy rzetelnie, bo to jest, przepraszam bardzo, ja mi nic tak nie boli, jak człowiek z prawicy, który powtarza tezy z TVN-u. Naprawdę. Naprawdę po prostu nie róbmy tego, bo nie będziemy wiosłować w jednym kierunku, o czym mówiłem. Nie będziemy ciągnąć tego wózka w jednym kierunku, tylko będziemy sobie wzajemnie przeszkadzać. Teraz jeśli chodzi o sędziów przysięgłych, czy wybory na sędziów, ja podkreślam, co do zasady, ja jestem otwarty na wszelkie modele wymiaru sprawiedliwości. Sam jestem zwolennikiem ławy przysięgłych z wielu przyczyn, mówiłem o tym wcześniej, tyle że wprowadzenie takiego modelu dzisiaj z przyczyn praktycznych oznaczałoby, czy próba wprowadzenia oznaczałaby odsunięcie momentu przywrócenia sprawiedliwości dla Polaków elementarnej na wiele lat, po prostu. Szanowni Państwo, rozmawiamy o wolności, natomiast w pewnych granicach musimy się trzymać czasowych. Jeżeli pan będzie chciał głos w dyskusji, to myślę, że pan redaktor będzie do dyspozycji jeszcze jakby poza czasem już, a tutaj jednak trzymajmy się, bo ten plan jest dosyć napięty do końca. Myślę, że powinniśmy podziękować gorącymi brawami panu redaktorowi za głos w dyskusji.